Witam Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy misję siódmą, przedostatnią w kampanii Przymierzem Elfów. Oczywiście Lisa jest dwa elfów. W tym odcinku już skończymy tą misję, bo nie zostało nam za wiele. Tak naprawdę mógłbym ją skończyć w tym momencie naszym Galiłem, idąc tutaj. Ale jeszcze oczyścimy mapę, więc ten odcinek raczej nie będzie jakoś specjalnie długi, tak mi się wydaje. No więc zaczynajmy. No jak na początek takie jednostki wcale nie byłyby za łatwe, ale obraliśmy zupełnie inną ścieżkę, czyli atak Dzieci na Galeana Imperium. przepuściły szturm Aha, na znowu wieżę. się zaczyna. Lektor znów się odzywa, wtedy kiedy go o to nie proszę. Gdzie jest ta druga moja? A, tu jest. Dobra, będziecie walczyć ze mną. To sobie walczcie. No i tylko jedna tura ataków weszła u nich. Nic więcej. O, miasteczko mogę ci rozbudować właściwie. Dobrze. Idźmy tutaj na tego cyklopa. No widzę tu jeszcze po linii na minimapie, że jeszcze są jakieś neutrale. Jakieś nawet miasto się tutaj ukazuje. To się po kolei to wszystko sprzątnie. Władca przestworzy jest już na 15 poziomie, no naprawdę 245 punktów obrażeń. Więc naprawdę nie potrzebuje tak dużo na takie mapy właśnie jak ta, czy jakby następna też misja. W ogóle na takie duże mapy Władca Przestworzy myślę, że jest wyborem na pewno wartym rozważenia. No, wiadomo, że czasami lepiej nawet mieć w armii takiego drugiego zbójcę zablokowanego bądź bandytę. Plus do tego jeszcze dokładając jakiegoś wojownika z przodu, albo dwóch może zbójców. Więc siła rażenia wtedy jest też przeogromna. Właściwie to już przebijająca wtedy Władcę Przestworzy, ale no jest tutaj na pewno ktoś bardzo wytrzymały. Na pewno minusem tego rozwoju Władcy Przestworzy, no to jest koszt, jaki musimy na początku zapewnić. Musimy dość szybko zebrać pieniądze, żeby też można było w ogóle najpierw zwerbować gryfa, a później wyszkolić takiego na Władcę Przestworzy. W ogóle tancerka słońca jest niewidoczna tutaj. Zasłania ją skrzydło Władcy Przestworzy. Co tam mamy dalej? Mamy dalej cyklopy, mamy tutaj też miasto pilnowane przez obrońców, jak i drużynę. Ale idzie wszystko prościutko, tak naprawdę. Taki jeden cios nie robi nam nic. Bardziej, że Kalia, pomimo że ma bardzo dużo pancerza, bo aż 85, no to i tak jest chętnie atakowana. Jest dużo mniej żywotna. Wychodzi też, że jest mniej wytrzymała niż taki Władca Przestworzy. Ona w dodatku jeszcze ma chyba nieczysty sztylet, którym może się uzdrawiać, także jest mi na rękę jak najbardziej. Ogr. Hiu. Hiu. Ten tu wciąż oddycha. Okrucieństwem byłoby zostawić ich tak na wpół martwych. Chyba nie chcemy, by Galen okrył się hańbą. Pełna zgoda. Dlatego wyrzynamy wszystkich zielonoskórych w pień. Ty masz tak, ty masz ten nieczysty sztylet właśnie. Załóżmy sobie obrażenia. Teraz i tak tracimy tak mało zdrowia, że nawet w zasadzie nie mam się tutaj co tutaj przejmować tym, że
trochę życia mi odejmą. Bo to wszystko i tak tancerka uzdrawia. Czasami nawet nie musi tego robić wcale. O, ładne obrażenia już ma. 110. Piękna sprawa. To już jest tak naprawdę obojętne, kogo atakuję. Mógłbym kogoś z tych dwóch wtedy zaatakować, to mniej obrażeń bym dostał, ale to jest już tak naprawdę nieistotne na tym etapie. 1200 eksków. To najwięcej potrzebujesz ty. Ale jak pójdę już na tych okultystów, to myślę, że mógłbym na tyle tego doświadczenia zebrać, że pokonać nawet dwie takie przyzwane istoty, dwie tury. Chociaż tam by się przydał dobry pancerz. Bo bez niego to te smoki mogą mnie tam wyryżnąć w pień. Dobra, będziecie walczyć, bo tam mi został ruch jeszcze. Dobra, obydwaj zaatakowali, to chociaż tego się pozbądźmy. Wyznawcy. Dobra. Niewielka tutaj strata punktów życia. A to jeszcze mamy wilka upiornego. No, miałem do niego nie iść, ale już się do niego przejdę, bo tam odcinek i tak do nim nie wyjdzie. Dobra, hordy też wyszły, to zajmijmy się tym tematem w ten sam sposób co kolega u legionów. To już trochę więcej życia stracił, ale przez ten czas, zanim wypuści kolejnego dowódcę, to już tutaj będzie posprzątane. Czego ci trzeba? Proszę bardzo, masz tutaj miasto rozbudowane, większa regeneracja, a tutaj zajmiemy się krakenem i olbrzymem Trindelnym. Mogę nawet zrobić tak, że nikt z nich nie zaatakował. Mógł tutaj dobić drugiego, płaca przestworzy. Dobiłby jeszcze jednego. A tu jeszcze na górze są krasnoludy, jeszcze nawet nie odsunięty z krawek mapy. To już nie ma nic. Poza tym niedźwiedziem. Dobra, zaatakujmy jego, żeby nic nie zrobił. Tu masz też 204 punkty obrażeń, też ładnie. Niewiele więcej potrzebujesz od władcy przestworzy doświadczenia. Także też dziki centaur się naprawdę nieźle rozwija w dobrym tempie. Imperium tam nic nie robi. Tu idziemy na górę. Tu jeszcze jakieś pojedyncze krasnoludy zostały. A dobra, Imperium wyszło. Zaatakowało mi złodzieja, którym nie odszedłem na bok. A to ciekawostka. Wilczy władca w takiej armii. Pozbądźmy się ich. No i ciebie też. Już blisko awansu dla tancerki na kolejny poziom. Zabraknie jednego punktu ruchu. A tu będzie dużo doświadczenia dość. Czy zasadne byłoby rzucanie ochrony przed powietrzem? No tu arcydruidka z alchemikiem może tu zdziałać dużo nieprzyjemnych rzeczy dla mnie. Mam tyle many, że mogę sobie na to pozwolić, a w dwie tury na pewno tego starszego rozbiję w proch i pył. Strasznieś drobny! Mówili, że przyjdziesz, lecz nie mówili, żeś tak drobny. Niewielka to chwała, zmiażdżyć kogoś takiego. Ale wielka dla mnie, zmiażdżyć kogoś tak dużego. No, zwykły starszy. Alchemik nawet tutaj nie pisnął. No, też tak jak podejrzewałem tutaj. Niewiele złego się nam stanie. Ale jako, że miałem tyle many, to w sumie sobie rzuciłem ten czar, który się i tak nie przydał. A jeszcze za to mam jakiś skarb leży. No proszę. Proszę, proszę. Dobra, tamtego tropiciela trzeba teraz wytropić. Bo się poczuł zbyt pewnie.
Ty się uzdrawiasz, ty jesteś już gotowy do kolejnych walk. Wracamy się. O, runiczne ostrze. Coś jeszcze lepszego niż mam. Więc dobrze, że poszedłem w to miejsce. Także gdybym skończył misję bez odsunięcia tutaj wszystkiego, to nie zdobyłbym lepszego artefaktu, a tak na sam koniec przynajmniej ten lepszy artefakt się udało zdobyć. Dobra, co my tu jeszcze mamy do pokonania? Tu widzę, jest jeszcze pająk, którego wcześniej ominąłem, bo na ziemiach legionów był zupełnie niewidoczny. Dobra. Legiony wyszły z dowódcą. Dotrzesz tam, dobrze. Rozwal tego pajączka. To jest żaden problem. Tu niedużo brakuje do poziomu. Przydałoby się coś jeszcze wybić, zanim się zacznę pojedynkować z tymi okultystami. Nawet tych zwykłych okultystów. Bo tu jest jeden, drugi w mieście, tu jest trzeci, czwarty. No i tam jest ruina. Tu jeszcze jakieś grosze zarobimy. Ile brakuje tobie? Stówka chyba, tak? 110. Wejdę sobie jeszcze mniejszym entem, zobaczę zawartość tej ruiny. Manticora. To też będzie bardzo dużo doświadczenia. 1400 chyba 75, coś takiego. W każdym razie jest to dość dużo, sporo. Żeby to się nie zmarnowało na niej, to najpierw okultystów bym tutaj poleciał. A przyzwijcie sobie po jednym. Po 60 ekspu zawsze się przyda. No i teraz zmiażdżę to wszystko. Zabrakło obrażeń. Tak to przy takim rozwoju sytuacji i tak dostęp tylko za okultystów. Dobra, to tutaj zrobimy jeszcze inaczej. Skoro brakowało tych obrażeń, to trzeba je jakoś zwiększyć. Czy ja w ogóle mogę takie coś zapewnić? No mamy eliksir. Napij się. Wszyscy czekajcie. Mógłbym też wybić innymi jednostkami. O, akurat chybiony był ten okultysta, który przyzwał właśnie dokładnie tego zombiaka, który jeszcze też został chybiony. Cóż za synchronizacja. No i dobra, tu już więcej, 117 punktów doświadczenia. To korzystajmy dalej teraz. I wejdźmy w miasto z mistrzem okultystów. To już jest zniszczone. A w sumie tak, to czekanie, obrona. Teraz mamy tutaj inną parafię. Ty mi tu go zabijesz, panie Kalieo. Ale mamy trochę czasu, żeby wybić tych przeciwników. Obrażenia przez nich zadane i tak będą niewielkie. Więc można by tutaj chwilkę jeszcze poekspić. To znowu nie za długo. No to już bym musiał się pofatygować driadu. Dobra, uderzaj. Jeszcze przeżyłeś. Ale dobra, to powinno wystarczyć. Abyście dostali poziomy. 1723, ładnie. No tobie niewiele brakło do poziomu. Autozapis, jeszcze jeden, że tutaj nam nie skraszowała gra przypadkiem. Bo i takie rzeczy się zdarzyć mogą. Chybienie w tego mistrza okultystów, to akurat była dobra rzecz.
tutaj dłużej ponaparzać przeciwników. I kolejny. Dobra, to już twój ostatni cios, Driado. No jeden się ostał, smoczek. Niewielkie to obrażenia zadaje, dobrze. Nie ma się tu czego obawiać. Dobra, ostatnia tura przeciwników. Albo już nawet teraz to mogę zmiażdżyć. Jeszcze liczyć smok śmierci mnie tutaj obejmie, tak. Wszyscy z poziomem. Doskonale. Starszy wampir, spójrzcie na swe twarze. Wydaje się wam, że coś osiągnęliście, nieprawdaż? Jestem zaledwie jednym z tysięcy. No nic nie było w tym waszym mieście. Tak trochę słabo. Dobra, odpocznijmy. Jednak może trochę mniejsze obrażenia się tu przydadzą bardziej. Paradoksalnie. Wchodzimy w kolejną ekspiarkę. No, najgorzej jak takie upiory czy zmory przywoła, bo to wtedy tylko magiczne obrażenia mogą coś zrobić. Tak w tym wypadku. Ale sam upiór i tak za wiele też nie zrobi, więc nie ma się tu co obawiać. No nieźle, no kładą po prostu tych przeciwników. Przepięknie. Dobra, teraz się uzdrawiaj. Jest tarczy. Ekspiria. 2398. Jeszcze jedna walka taka. Jeszcze jedna tura, tak bym ją zrobił, to też by tancerka dostała poziom. Ale okej. Okay. Teraz tutaj się pobawimy. Pira też wybiło. Dobra, ja za smok tutaj mogę dostawać doświadczenie. O, dwa smocze lisze, gdzie dobry zastrzyk doświadczenia. Dobra, wystarczy. Wszyscy z poziomami. No teraz jeszcze wejście do Mantykory w odwiedziny. Myślę, że tutaj bardzo fajnie sobie pozdobywałem doświadczenie. Trochę się pokonało przeróżnych smoków. No na tobie się skupi, wiedziałem. Sama trutka tak naprawdę tutaj tylko wejdzie, którą zaraz uzdrowię. Dobra robota. 520 sztuk złota i kula wściekłości. Daje dodatkowy atak. A na takiej rózgowiczce, albo rózgowiczu, jakbym nim grał, nie jest złe. Bo zamiast wtedy pewnie brać obronę, albo używać jakiegoś talizmanu, innej kuli z obrażeniami, to po prostu mógłbym dać szansę na atak
innej mojej jednostce, to co zostało tutaj. Tylko ten piesek został. Dobra, tu już tam pójdę. Zajmie to zaledwie dwie tury. Dokładnie tyle samo, ile dojście do elfów. Z Solem. Tak, bo dzikie elfy były tutaj. Nie pamiętam nazw dokładnie tych obozów. Dobra, Imperium wyszło, wszyscy tam wyszli, o, hordy nawet się ruszyły. Zaraz mi zdobędą miasto. Przypadkiem. Tak jest. Naprzód. Czego ci trzeba? Tu jestem. No, krótki to odcinek będzie, ale też tak w sumie myślałem, że tak wyjdzie. Bo już nie zostało naprawdę wiele. Ale wrzucany po wczorajszym sobotnim streamie. No i idziemy tutaj. Filochu, obejrzyj się. Widzisz, Galeon zwrócił nam tę ziemię. Czy teraz jesteś w stanie uwierzyć? Tak. Obserwowałem twoje poczynania. Mam tylko nadzieję, że królowa wybaczy mi mój sceptyzm. Ruszymy na Temperance i rozpoczniemy przygotowania do wojny. Po prostu nie mogę zignorować cudów, które widziałem. Nie wstydź się. Wszyscy jesteśmy zagubieni, ale nasza podróż ma cel. Chcemy, byś stanął do boju, Hilochu, i zrobił wszystko, by wyjść z tego całą. Potem będziemy mieli sporo do omówienia kwestii ponownego zjednoczenia naszego ludu. Tak, jeszcze się spotkamy. Możemy się jednak już nie zobaczyć przed atakiem na Temperance. Będziemy walczyć z ludźmi, którzy tu pozostaną. Weź to. Ofiaruj to szlachetnemu plemieniu elfów mieszkającemu niedaleko Temperance, aby nie popełnili tej pomyłki, co ja. Bez wahania zgodzą się do was dołączyć. Dziękuję ci. Musimy już ruszać. Ludzie na pewno ostrzegli Temperance przed naszym nadejściem. Nie mamy czasu do stracenia. Misja wykonana. Elficka armia niemal podniosła klęskę, gdy jej siły zaczęły się kurczyć. Atak nie został jednak przerwany, gdyż nowi sprzymierzeńcy zajęli miejsca zabitych i rannych. Wkrótce potęga lasu stanie przed ogromnymi bramami Temperance. Już coraz bliżej finału, coraz bliżej oblężenia Temperance. Na największej mapie, jaka została stworzona przez twórców, największy rozmiar, 120x120 aż. Szkoda, że te tereny są dość na niej opustoszałe, no ale zobaczymy też, ile tam doświadczenia się zdobędzie. Pomysł na armię już mam. Także wszystko w kolejnym odcinku ujrzycie. Co jeszcze tutaj mam wziąć? Miałem chyba... To mogę wziąć, żeby sobie zwerbować elfy, ale szczerze mówiąc to kilku sprzymierzeńców na etapie, gdzie będę miał już praktycznie wszystko ułożone, no to raczej jakoś nie za bardzo mnie zachęca, żeby z tego skorzystać. Dobra, a co jest jeszcze takiego wartościowego, co można by sprzedać? To będzie warte 400 chyba. Diament, relikwia, sztandar wojenny jest więcej wart przy sprzedaniu. Aż tysiaka. Z tym, że ten sztandar to mógłby się nawet czasem przydać. Dobra, z takimi przedmiotami wyruszymy do misji już kolejnej, ostatniej. No na dzisiaj to byłoby wszystko. Taki krótki odcinek kończący, zwieńczający tą przedostatnią misję i rozpoczynający naszą podróż do Temperance. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wam za uwagę i do następnego razu. Cześć!